Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym złożyć ponowną interpelację z tego względu, tak jak powiedziałem na wstępie, że nie jestem zadowolony z odpowiedzi, bardziej uszczegóławiając całą sytuację w klubie Stal. Chciałbym złożyć w imieniu także przedstawiciela zarządu klubu Stal, członków stowarzyszenia, trenerów, dzieci i rodziców sekcji piłki nożnej. Dotyczy podjęcia niezbędnych i koniecznych działań przez prezydenta miasta Grudziądza z racji sprawowanego nadzoru z mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Artykuł 8, 25, 26, 27, 29. W sprawie przywrócenia zgodnych z prawem i misją stowarzyszenia zasad funkcjonowania klubu sportowego Stal, który powinien wypełniać wymagania wyżej wymienionych artykułów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a także zapisy statutu klubu sportowego Stal, a w szczególności paragraf 8 i 9. Uzasadnienie. Prawo o stowarzyszeniach opiera się na najważniejszym akcie prawnym, na Konstytucji Rzeczypospolitej, która zgodnie z powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych umożliwia wolność zrzeszania się i równe dla każdego bezwarunkowe prawo uczestnictwa w życiu publicznym. Jest to prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej niepozbawionego praw publicznych. Ocena sytuacji w odniesieniu do treści ustawy. Prawo o stowarzyszeniach w artykule 6 punkt 1 mówi, że tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane. Niestety odczucia trenerów i rodziców sekcji piłkarskiej klubu Stal są odmienne. Dominacja pana prezesa Różyckiego wywołała falę emocji i bardzo duże rozgoryczenie w sekcji piłki nożnej. Spowodowała odejście wielu dzieci trenujących w klubie i ich rodziców. Wdrażany projekt autorski zarządzania klubem, podejmowane decyzje przez pana prezesa i używanie przez niego określeń mój klub, moja kawiarnia, mój hotel narusza dobry zwyczaj solidarnego uczestnictwa w pracy stowarzyszenia wszystkich jego członków, a traktowanie klubu jako wspólne dobro staje się tylko ideą bez znaczenia. Niedopuszczenie nowych członków do stowarzyszenia, niedopuszczenie do ich przyjęcia nasiliło olbrzymie niezadowolenie. Oświadczenie pana prezesa przed 20 rodzicami o chęci podarcia wypełnionych przez nich deklaracji było niespójne z zapisem Konstytucji w zakresie wolności zrzeszania się, było naruszeniem prawa stowarzyszenia, a także statutu klubu. Nieprzyjęcie ich w poczet członków dokumentuje samowolę pana prezesa. Przypomnę, deklarację złożono 23 stycznia 2015 roku. Do dnia dzisiejszego nie ma decyzji o przyjęciu tych osób w poczet członków stowarzyszenia. Pan prezes zapomniał, co to jest stowarzyszenie, do czego jest powołane i jak funkcjonuje. Zapomniał o artykule 6 punkt 2 Prawo o stowarzyszeniach, które mówi, że nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim. Tu jedno i drugie ma znaczenie w tym przypadku. Rodzice nie należą do stowarzyszenia lub są nieuznani jako członkowie, a tym samym nie potrafią się wykazać społecznie w działaniu, a ich dzieci nie trenują w piłkę nożną, ponosząc szkodę i zaniechania treningu i utratę w rozwoju zdolności sportowych. Pan prezes zapomniał albo też nie zna artykułu 11 Prawa o stowarzyszeniach, który mówi o randze i znaczeniu najwyższej władzy stowarzyszenia, jaką stanowi walne zebranie członków. Niestety złożony wniosek o jego zwołanie do pana prezesa z kilkudziesięcioma podpisami członków klubu, którzy wypisali deklarację członkowską i opłacili składki, nie został uszanowany. Walnego zebrania nie zwołano do dzisiaj, nie podając żadnego uzasadnienia. Sygnalizowany przez rodziców brak dobrego kontaktu z panem prezesem w klubie stał się podłożem do eskalacji niepotrzebnego konfliktu. Wymyślony nowy wzór deklaracji członkowskiej przez prezesa, nawet bez stosownej uchwały walnego zebrania członków,
ma się nijak do zdeklarowanej wcześniej woli przystąpienia do stowarzyszenia kilkudziesięciu wspomnianych osób, które wypisały istniejący już i w swej treści prawie taki sam druk deklaracji. Deklarację przyjął jeden z członków zarządu, pan Frelek Tomasz. Miał takie prawo i przekazał je zarządowi. Wymyślony nowy druk miał chyba jedynie zatrzymać napływ nowych członków do stowarzyszenia, co narusza w zasadniczy sposób ustawę Prawo o stowarzyszeniach i statut klubu. Niedorzeczne i kuriozalne stało się ustalenie przez pana prezesa pismem z dnia 9 lutego 2015 roku wpisowego wysokości 1000 zł, o którym informację uzyskali rodzice dzieci z sekcji piłki nożnej przekazanym i podpisanym przez niego piśmie. Ta decyzja, no i zaporowa wysokość wpisowego narusza paragraf 8 i 9 statutu klubu, który mówi o stworzeniu swoim członkom odpowiednich warunków w klubie, warunków przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Odpowiednie warunki wiążą się z zasadą dostępności uprawiania sportu, którą naruszano. Sport stał się niedostępny. Tak wysokie wpisowe jest niemożliwe do uiszczenia przez większość rodziców ze względu na niską dochodowość grudziąckich rodzin, które przeważnie zarabiają nie dużo więcej niż najniższa krajowa. Takie działania nie mają niczego wspólnego z krzewieniem idei powszechności uprawiania sportu i działają na szkodę klubu i jego członków, tych nowych, zawieszonych w różni także. Po odbytym spotkaniu w zespole szkół w Niszku, po spotkaniu trenerów, rodziców, członków klubu, prezesa i wszystkich zainteresowanych osób, trudno mówić o porozumieniu. Znamienne słowa pana prezesa Różyckiego, wypowiedziane w trakcie spotkania, który pytał członków klubu i trenerów: a co, wy byście chcieli rządzić? Mówią o osuniętym nieporozumieniu idei działania stowarzyszenia i klubu sportowego w oparciu o obowiązujące prawo. Mówią o autokratycznym traktowaniu grupy ludzi, co by nie powiedzieć pełnoprawnych członków stowarzyszenia i narzucaniu im dyktatu przez dwuosobową część zarządu. Odwoływanie jednego z członków zarządu na wyżej wymienionym spotkaniu w szkole, publiczne wnioskowanie o jego zwolnienie pomija w zasadniczy sposób wagę walnego zebrania członków klubu i demokratyczny tryb rozstrzygania wyborów personalnych. Teraz tak, w związku z powyższym, powołując się na zakres kompetencyjny dla właściwego organu, który sprawuje nadzór z mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, czyli na pana prezydenta w tym przypadku, wnosimy w tej interpelacji o pilną urzędową interwencję w tej sprawie, która pozwoli rozwiązać problem klubu lub w przypadku braku możliwości konsensusu o ewentualny arbitraż sądowy, o który ma pan prawo i obowiązek wnioskować. Przypomnę, że prezydent nadzoruje z mocy ustawy wszystkie stowarzyszenia. Jeżeli coś dzieje się nie tak, jeżeli zostały naruszone dobra uczestników, tego członków stowarzyszenia, jeżeli stowarzyszenie jest niedostępne dla kogoś, jeżeli są podejmowane złe uchwały. Uchwała dwuosobowego zarządu o 1000 zł wpisowym winna być natychmiast uchylona. Myślę, że wszyscy to rozumieją. Powinna być uchylona przede wszystkim przez zarząd, albo też przez sądowe rozstrzygnięcie, jeżeli się nie da, na pana prezydenta wniosek. Pan prezydent ma takie prawo skierować tą sprawę do sądu. Taka wysokość wpisowego jest całkowicie niezgodna z sprzeczną zasadą dostępności uprawiania sportu, zasadą tworzenia odpowiednich warunków do jego uprawiania, jak i równego traktowania wszystkich członków stowarzyszenia. Jest kanwą także dla tworzenia małych, elitarnych stowarzyszeń wzajemnej adoracji, a taki klub nie zasługuje na finansowanie z budżetu miasta, a powierzony majątek w tym przypadku jest na pewno źle i nieodpowiednio wykorzystywane. Dziękuję. Radny nie jest na bieżąco z informacjami z klubu, ponieważ w miniony poniedziałek prezydent zaprosił do siebie stronę tego konfliktu w stowarzyszeniu, były zarówno przedstawiciele sekcji piłkarskiej, jak i zarząd samego klubu. Ustalenia prezydent prosił o porozumienie. Wiele rzeczy zostało na tym spotkaniu wyjaśnionych. Ustalono, że po jakby zrobieniu sprawozdania, wiem, że mamy taki okres sprawozdawczy, końcówka marca czy kwietnia, w każdym stowarzyszeniu po sporządzeniu odpowiednich bilansów za rok poprzedni
będzie zwołane walne zebranie członków tego stowarzyszenia i prezydent sądzi, że ono powinno się odbyć do końca kwietnia bieżącego roku, czyli w najbliższym miesiącu. Po raz kolejny chciałbym tutaj podkreślić, że pan radny cały czas, nie wiem dlaczego, może to celowo robi, ale myli ten równy dostęp do uprawiania sportu dzieci i młodzieży, panie radny, czym innym jest członek klubu, czyli uczeń, ktoś, kto trenuje, a czym innym jest członek stowarzyszenia. Klub, stowarzyszenie to są trochę inne jakby organizacje, tak, inne kompetencje, to chciałem powiedzieć. Natomiast wydaje nam się, że jest porozumienie w klubie już w tej chwili walne zebranie członków, które powinno odbyć się w najbliższym czasie, powinno to wszystko rozwiązać i współpraca powinna nastąpić już. Powiedział oczywiście pan prezydent, być może nie wszystko wie, ale mam bieżące informacje także z tego spotkania, które się odbyło, od osoby, która brała udział w tym spotkaniu. Powiedziała, że sprawa wygląda na to, że pewne problemy chce się zamieść pod dywan. Tak to określiła. Natomiast co do mojego pomylenia się w tej interpelacji, w uzasadnieniu, które powstało, oświadczam panu, panie prezydencie, że nie pomyliłem się, bo odnosiłem się tylko i wyłącznie do ustawy, do prawa o stowarzyszeniach i do gwarancji, które są zawarte już w Konstytucji o możliwości przystąpienia każdego z obywateli, poza tymi, którzy są pozbawieni praw publicznych, do stowarzyszenia i wpływu na pracę stowarzyszenia, działania w tym stowarzyszeniu, współdecydowania w tym stowarzyszeniu, pełnienia funkcji w tym stowarzyszeniu. Stowarzyszenie nie jest domeną prywatną, stowarzyszenie ma formułę otwartą i to właśnie gwarantuje prawo stowarzyszenia, panie prezydencie. Być może pan nie zna dobrze tego prawa. Dziękuję. Stowarzyszenie, zakładając nam doskonale stowarzyszenie, jak pan dobrze wie, może się nas umówić 10 czy 15 osób, możemy kolejne sobie stowarzyszenie założyć, bo mamy to zagwarantowane w Konstytucji. Pan prezydent Szymczalski uczestniczył w spotkaniu poniedziałkowym. Poproszę go również o udzielenie informacji z tego spotkania i być może jeszcze raz ustosunkowanie się do tego, czym jest trenowanie, wstąpienie do klubu przez młodzież, przez dziecko i czym innym członkostwo stowarzyszenia. Ze zdziwieniem wysłuchałem informacji o próbie jakiegoś zamiatania pod dywan, że takie wrażenie można było odnieść po tym spotkaniu. Pan prezydent wprost wyraził swoje oczekiwania co do dalszego funkcjonowania klubu i jak te zmiany powinny przebiegać, więc nie ma to nic wspólnego z zamiataniem pod dywan. Natomiast pan radny, nie wiem, nie chcę nazywać tego z jakim uporem, ale ciągle wmawia mieszkańcom Grudziądza, że młodzież, dzieci, która chce trenować w klubie, jest zobowiązana do wniesienia opłaty 1000 zł. To jest kompletna bzdura. I chciałbym to podkreślić. I proszę nie powtarzać tego typu kłamstw, bo każde dziecko, każdy uczeń ma prawo uczestniczenia w zajęciach. Oczywiście pod jednym warunkiem. No musi mieć odpowiednie badania lekarskie. Wtedy może sobie przyjść na zajęcia i ćwiczyć, kiedy mu się tylko podoba. Skoro chce być zawodnikiem klubu i chce trenować, to musi pewne kryteria spełnić. Natomiast tym kryterium nie jest na pewno wpłata 1000 zł. Co powiedział pan prezydent Ślusarski, oczywiście nie jest to kompletną bzdurą, to 1000 zł, bo tu przed sobą mam pismo, myślę, że wielu radnych też oglądało te pisma, które zostały skierowane i są podpisane przez pana prezesa Różyckiego, zostały skierowane do wszystkich członków, do rodziców i w tym piśmie jest zapis. Z uwagi na powyższe, w przypadku dalszego zainteresowania przystąpieniem i przyjęciem w poczet członków stowarzyszenia. Rodzice chcą przystąpić do stowarzyszenia. Jeżeli pan prezes otrzymał kilkadziesiąt deklaracji członkowskich, to z mocy też ustawy prawo stowarzyszenia jest obowiązany do rozpatrzenia tych deklaracji. Jeżeli ktoś będzie pozbawiony praw publicznych, to oczywiście nie może go przyjąć do tego klubu. Ale jeżeli ktoś wypełnił deklarację i wpłacił wpisowe, to może się stać członkiem stowarzyszenia. To może się stać. Ja myślę, że jest czas na to, byśmy odczytali. Jaki jest zapis? Szanowni Państwo, mamy interpelacje, są składane, jeżeli jest dyskusja, to bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, na kwotę tego wpisowego. Natomiast pan radny, jeżeli coś nie pasuje, czy jakby myli się w jakiejś sprawie, momentalnie przerzuca dyskusję na zupełnie inny temat.
Ja mówię o tym, że żaden uczeń, żaden młody człowiek, który chce trenować w klubie, nie ma obowiązku wniesienia opłaty 1000 zł po to, żeby trenować w klubie. I z tym pan chyba się zgadza. Natomiast to, co pan tutaj wymachuje tym dokumentem przez cały czas, jest to dokument skierowany do rodziców. Do rodziców, którzy chcą być członkami stowarzyszenia. Tylko i wyłącznie. I jeżeli nie są członkami stowarzyszenia, w żaden sposób to nie ogranicza możliwości ich dzieciom trenowania w klubie. Rozdzielmy te dwie rzeczy. Rozdzielmy te dwie rzeczy i oczywiście to, co pan mówi a propos wysokości wpisowego, to jest kwestia bardzo dyskusyjna i z tym się zgadzam. I należałoby poważnie się nad tym zastanowić, z czego to wynika i czy nie należy tego zmienić. Natomiast proszę nie wmawiać mieszkańcom, że dzieci muszą płacić 1000 zł po to, żeby być członkami klubu. Mówimy w tej interwencji, członek klubu, złożone deklaracje. Chyba jest to sprawa dość logiczna i przejrzysta i nie chodzi mi o ćwiczenia, o trenowanie w klubie, tylko o członków stowarzyszenia. Każdy ma prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach w tym kraju. Proszę nie pozbawiać tych praw mieszkańców osiedla Miszek. Jeżeli składają deklaracje, to powinni być przyjęci do stowarzyszenia po wypełnieniu deklaracji wpłaceniu wpisowego. I dokończę, panie prezydencie. Po czym zostanie pani zaproszona na indywidualną rozmowę w celu określenia form działania na rzecz stowarzyszenia i ustalenia indywidualnego wpisowego, które po analizie ekonomicznej roku 2014 będzie kształtowało się na poziomie 1000 zł. 1000 zł. Tak. Każdy z rodziców, kto chciał być członkiem stowarzyszenia, będzie musiał płacić 1000 zł wpisowego. Tak pismo określa. Najpierw, że jest tutaj... Mogę, panie przewodniczący? Proszę. Według deklaracji złożonej oficjalnie przez pana prezesa, nie każdy kandydat na członka stowarzyszenia będzie musiał wpłacić te 1000 zł. I to jest tam zapisane. Jeżeli zdaniem zarządu klubu taka osoba, potencjalny członek stowarzyszenia, będzie mógł świadczyć jakieś prace, usługi na rzecz stowarzyszenia, prezes jest gotowy nawet odstąpić od wpłaty tej kwoty do poziomu zero. Natomiast zakładam, że intencją tego pisma jest, intencja jest taka, jeżeli ktoś chce być tylko członkiem stowarzyszenia i nie świadczyć żadnych prac, usług, żadnych działań na rzecz stowarzyszenia, no to wpłaca te 1000 zł jako swój wkład właśnie do stowarzyszenia. I tylko tyle. Także też pozwólmy stowarzyszeniu decydować, czy władzą stowarzyszenia zgodnie ze statutem, do podejmowania pewnych decyzji. Możemy się z nimi się nie zgadzać, mogą nie być dyskusyjne, ale rozmawiajmy o faktach i nie mieszajmy członkostwa w klubie z członkostwem w stowarzyszeniu. Ja odnosiłem się do członkostwa w stowarzyszeniu. Tylko o tym mówimy. Mówimy o kilkudziesięciu wypisanych deklaracjach. Ja myślę, że to jest logiczne. I można się z tego śmiać. Można odwoływać się do statutu, do wszystkiego, ale sprawa jest bardzo prosta. Natomiast jeżeli państwo nie wyprostuje się tej całej sytuacji w tym klubie, jeżeli nie będą mieli możliwości powrotu ci, którzy chcą tam ćwiczyć, ale też chcą być członkami stowarzyszenia, to jest bardzo zły znak.